wieczory w kolejnym holu zakupowym, oczywiście z lumpa. Tak jak wiecie, byłam w lumpie, mówiłam wam, musiałam się tutaj usadowić, stół musiałam odsunąć, żeby na tej ścianie się tutaj nagrać, bo w oknie jest widno i mnie prześwietlało strasznie i nie dało rady. Więc zapraszam was do oglądania. To nie będzie jakiś duży hol i nie będzie dużo mierzymy. Może parę rzeczy założę, ale dużo tego nie będzie, bo nie wszystkie są rzeczy dla mnie, ale zobaczymy, ile z tego mi wyjdzie. Byłam w lumpie w sobotę i było wszystko po 2 zł. Ludzi było tyle, ale coś tam mi się udało uchwycić. Byłam tylko w jednym, bo miałam po prostu, byłam obok i mówię, no być i nie iść zobaczyć. I mówię do Pawła, tylko pójdę zobaczę, w jakiej są i po ile jest. No już zalekam za 2 zł, no i co? I idę. Pierwsza rzecz. To Laura wycharczyła. Bo mi to zbytnio niepotrzebne. Taka poduszka, tylko tego się nie zdejmuje, by trzeba było to odprócz, żeby wyjąć ten wsad. Nie wiem, jak to tam jest w środku. Można chyba z tym uprać. W sumie nie wiem, czy to odprócz i zobaczyć, co tam w środku jest. Ej, Sonia dostała pazurem od kota. W każdym bądź razie poduszka czarna, jasny czarny, taki szary, jasny czarny, tak. Jasny, taki ciemny szary i czerń z takim wzorkiem. Z takiego jakby tutaj, nie wiem, welurku, tutaj tak jakby aksamit. Aksamit to taki wzór ma bardzo ładny. Spodobała mi się, nawet mi do ściany pasuje, więc tak na fotel czy coś, taka dekoracja. I tak mówię do Laury, dobra, w sumie czemu nie, to tylko 2 zł obie weźmy. Druga rzecz, to wzięłam sobie piżamę. Ja takie piżamy uwielbiam. Ja mam 2 takie pajace. Jeden taki pajac gruby, z takim futerkiem, polarkiem pod spodem. Zapłaciłam kiedyś za niego w lumpie 15 zł, bo był tak na sztukach. A inny mam taki z polarka, takiego cieniutkiego jakby, bez podpinki w środku. Też tam za parę groszy kupiłam. I lubię bardzo w tych pajacach spać, chociaż wiecie, ciężko tam ten, ale bardzo, bardzo te pajace lubię. No i był taki pajac, słuchajcie, w taką kratę. Ja się jeszcze zastanowię, czy go założyć, czy wam się w nim pokazać. Zobaczymy. Taka krata, czerwony, widzicie, z kapturem, ze ściągaczem na suwak. I taki wielki pajac. Na dole takie ma ściągacze. No po prostu jest superowy. I ma też jeszcze kieszenie. Tamten mój też ma kieszenie, tylko ma takie tutaj z przodu jakby taka kieszeń. A ten ma tutaj po boku, czy z boku ma. W sumie to ja nie wiem. Dobra, nieważne. Ale po prostu to jest świetne. Wzięłam sobie, Amelka nie chciała, bo no i tak to za duże, ale za 2 zł bomba. Tutaj Amelka sobie taką bluzkę wzięła, zieloną w takie białe paski, taki zwykły topik. Ona takie rzeczy lubi. Ja wzięłam sobie taką bluzeczkę Orsay, a ta bluzka to nie wiem, czy ma firmę. Forever. Nie wiem, co to jest za firma. Ta firma to jest Orsay. Czarna. W takie, o widzicie, takie fajne wzorki. Takie jakieś tam trójkąciki, takie coś takiego. Więc tam to pewnie wam założę. Tutaj wzięłam sobie, to jest chyba koszula nocna, tak mi się wydaje. Ale jak dla mnie to nawet do leggingsów, do latania po dworzu czy coś mogłoby być, ale to jest chyba koszula nocna, taka jakby pomarańcz z zajączkiem, z takim napisem i tutaj na dole taka szersza. No niby wygląda na koszulę nocną, ale ja lubię takie dłuższe bluzki. Nie wiem, zaraz zobaczę, czy ona tu nie będzie dla mnie za wąska. Ale też Laura mi, mama weźmy z królisiem, o, tak wzięłam. Dla Pawła wzięłam bluzkę Jessica firma. Nie, ta jest dla mnie. Przepraszam, bo wzięłam 2 białe. To jest dla mnie, Jessica, mówię dla faceta, Jessica firma. Jessica firma, zwykła biała bluzeczka. Tutaj z przodu z takim, widzicie, fajnym takim, o czymś takim. Teraz ją założę, tylko mam stanik czarny, ale już stanika nie będę przemieniać. Na rękaw taki, wiecie, no taki. Taka zwykła. Poszewki wzięłam, ale chyba tutaj na te będą, co mam tutaj na zmianę, to będą za małe. To są takie jasieczki, muszę większe kupić i będę miała takie, wiecie, więcej poduszek na sofie, to tak fajnie wygląda. Z welurku, takiego z welurku
I to jest gratowy kolor. Kamera tego nie oddaje, ale to jest taki gratowy kolor. Też mi będzie to fajnie tutaj pasować. I wzięłam ich dwie sztuki, bo mam dwie większe poduszki. Znaczy mam trzy duże poduszki, dwie mniejsze i sobie dokupię, o, właśnie takie, może takie jasieczki i to pokryję. Bo to będzie, no takie wiecie, trochę większe jasieczki bym musiała kupić, bo tamte poduszki, co mam, co wam kiedyś pokazywałam, kupiłam takie te pokrowce, to za duże będą na to. No ale dwie sztuki takich mi się trafiło. Za 2 zł to wzięłam. Tutaj taki zwykły topik czarny, H&M firmy, też sobie to wzięła Amelka. Bo ja byłam w tym samym lumpie, co wtedy te ręczniki brałam, więc jeszcze taki ręcznik zwykły, taki do rąk, też był za 2 zł, to też taki wzięłam, nawet do kuchni czy coś, takie wiecie. Taką bluzeczkę, firma Haust. O, z tyłu jest taka czarna i ona jest taka cieniutka i takie ma fajne, widzicie, takie fajne półkola. I tu ma taki wzorek z przodu, to też ją pewnie założę. I to jest hit, bo wzięłam poszwę na kołdrę 1,60 m, czyli taką, wiecie, jednoosobową. Jest to poszwa granatowa, nówka sztuka, normalnie ani nie zaciągnięta, ani nic. No, no taka, wiecie, zwykła, jeden zwykły kolor poszwy, ale stan jest jej idealny i ona jest na takie zatrzaski, bo te wszystkie, na te suwaki, jak się kupuje tam w tych sklepach Lidlu czy tam Biedronce, to ja, u mnie przynajmniej, to jest jedno, dwa pranie i suwak, ja mam po suwaku zawsze. A to na zatrzaski za 2 zł, więc nie wiem, czy tam, kto tam będzie chciał, czy Laura, czy Amelka, bo my to mamy dużą kołdrę, 2x2,20, a dziewczyny mają takie 1,60 m, więc nie wiem, która tam będzie chciała, zobaczymy. I do tego, to nie jest komplet, tylko ja sobie tak dobrałam taką poduszkę na taką dużą poszwę, na taką dużą poduszkę, w takie kwiatki i ona też ma takie akcenty tu granatowego, więc taki fajny komplet sobie stworzyłam sama. Do tego białe prześcieradło to mam dużo, czy tam jakieś granatowe też mam, więc spoko, za 4 zł, a nie za 60 na przykład, tak? Pawłowi wziął swetr, ale jak go zobaczył, to mnie wyśmiał. Powiedział, że nie wie, czy go założy, bo nie będzie jak stary dziad wyglądał. Tak mi powiedział. Ale może go założy. Bo ja upowiem, ja mu powiedziałam, słuchaj, jak go nie założysz, to ja nie będę winny, że musisz go założyć. Jak ze mną będziesz chodził, to go musisz zakładać. O, tak powiedziałam. No, on mi się spodobał. Taki kolor, jemu się chyba kolor nie spodobał. No, ale chyba trzeba trochę odmłodzić, nie? Wiecie, o co chodzi. Tom Taylor, taki kolor bordowy jakby, no on nie lubi w te serki chyba, no ale niech ma, co ma, ściągacze, mi się spodobał ten sweterek, więc mu wzięłam, fajny, mi się podoba. Nie mówię, żeby nie każe mu tutaj kołnierzyka wystawiać za to, wiecie, o co chodzi, ale jeszcze mu kiedyś taki granatowy kupiłam i zapomniałam o tym. Taką bluzkę mu wzięłam też, wiecie, to są rzeczy pognieciane, bo one są jeszcze nieuprane. Zwykła biała taka z rezerw. Ona nie jest biała, kremowa, przepraszam, taka kremowa bardziej. Bluzka na ten, on nienawidzi tych kołnierzyków i zawsze mnie spojrzał, ale... Mówię, dobra, chociaż koło domu będziesz miał, nie marudź. No 7, zwykły biały t-shirt. To też dla chłopa mojego. I tu Amelka sobie wzięła, bo się spodobała, ale jest na nią za duża, będzie trzeba ją skrócić. Na jakieś, wiecie, wyjście czy na coś, za 2 zł, taką sukienkę. Ja tu mam dużo takich sukienek, ale jej się spodobało, to je wzięłam. Tu jest, wiecie, tu by trzeba było boki po prostu o jakoś tak zwęzić tutaj, tu po prostu w bokach, bo jest na nią za duża, ale jest taka kość słoniowa, coś takiego. I jest taka, widzicie, fajna karbowana, no jest na nią dużo za duża. No albo mówię do niej, albo przytyjesz, albo trzeba ją skrócić, bo to wiecie, to jej się przyda. Spodobała jej się, to jej wzięłam. No i co? I to tyle. To teraz będę przymierzać. Pierwsza rzecz, nie wiem, czy będzie czy do twarzy mi, czy nie. Dziwnie się w niej czuję. To jest taka, jest jak peleryna. Ona jest tutaj taka, widzicie, wycięta. No i tu ma takie, o, duże ścięcie i tu, o, wszystko widoczne.
Więc pod to by trzeba było coś założyć na ramionczka, żeby tutaj nic z boków nie wylewało się. Ale ogólnie jest taka. Ja mam dresy na sobie, więc może to tak też nie widać. Ale ogólnie to mi się ten wzorek podoba. Czekajcie, może trochę niżej Was wezmę. O. Ogólnie to mi się podoba. Nie wiem, dajcie znać. Taka jest śmieszna, no ale najgorsze to tu, że to jest taka ten. Nie wiem, pomyślę, ale jak nie, to ją chyba na Vinted wystawię. Druga ta bluzeczka biała. Ona ma tu taki fajny. Miałam kiedyś taką podobną, z takim czymś. Zwykły taki biały t-shirt, więc w miarę chyba fajnie wygląda. Taka zwykła, wiecie, zwykła bluzeczka. Nie, no chyba to może być, tylko wiadomo, nie do tego stanika. No i ta bluzeczka z tymi króliczkami. Nie no, to jest piżama. No dobra tam, ale do leggingsów? Nie no, to widać, że to jest koszula nocna, widać. No ale dobra. Dobra, po domu może być, nie? Kto mnie tam będzie w domu widział? Tylko Wy. I ta bluzeczka. Wiecie, jak ja się namacham, jak ja tak się przebieram? Powiem Wam, że Jezu, jak ja się namacham. Aż zadyszki dostałam. Ta czarna bluzeczka. Taka jest. O. Też wiadomo, nie do tych spodni, ale tak się prezentuje. Wydaje mi się, że jest fajna. Mogłaby być trochę szersza. To nie lubię takich dopasowanych. Lubię takie szersze, no ale... No ale wydaje mi się, że nie jest zła. I takie rękawy lubię właśnie. Takie nie lubię na ramionczka, za dużych takie właśnie lubię. A kiedyś lubiłam bardzo na ramionczka chodzić w koszulkach. Bardzo, a teraz to jakoś nie. No, dobra. To co? Została jeszcze ta piżama. No i niestety. Niestety. Ale ta piżama okazała się na mnie za mała w biodrach. Więc może ją dam mamelce. Nie wiem, czy będzie chciała to wejść. No, tylko że chociaż wiecie co? Kurczę, bo tutaj, znaczy nie w biodrach, tylko w udach zaszczupła, nie w biodrach, bo tu bym się zmieściła. Tu, o tu, uda. Doszła mi, wiecie, tutaj do ud, do pupy, ledwo co i dalej nie mogę. Tutaj po prostu, o, nogawka zaszczupła jest. Nie wiem, czy to takie wyszyte było. Wiecie, te pajace ogólnie tak dziwnie wyglądają. No na Amelkę będzie, Amelka już jest takiego wzrostu jak ja, więc na nią będzie dobre. Ona chuda jak patyk, więc... No niestety, na mnie się ukazała piżama moja zaszczupła, a tak mi się podobała, ale będę polować na jeszcze takie piżamy. To tak, no to tyle. Dajcie znać, co myślicie, co Wam się spodobało, a co nie. Oczywiście jak dla mnie hitem jest to i taki dam nawet tytuł, hit za 4 zł, bo 2 plus 2 to 4. Hit za 4 zł, no bo ta, mówię, poszwa jest naprawdę w stanie idealnym, nówka sztuka. To zresztą też jest w bardzo dobrym stanie, więc hit za 4 zł, dorwałam i jestem zadowolona. No to co? Żegnam się dzisiaj z Wami, nie wiem ile wyszło, mam nadzieję, że tam 12 coś tam minut może. To będzie wystarczająco, żeby nie przeciągać. Do zobaczenia w następnym vlogu. Zapraszam Was też na mój kanał następny. A, i jeszcze, bo jest taka prośba do Was, bo póki pamiętam, bo ostatnio zapomniałam też wspomnieć w poprzednim vlogu. Jak go skończyłam, to mi się przypomniało, jak go zmontowałam. Jest taka prośba, słuchajcie. Jest akcja, którą mi tutaj jedna dziewczyna poprosiła. Ma pieska, to jest moja Wicka, która pokazywała swojego pieska mi, żeby był w filmie o Waszych zwierzętach. I ja nagrałam taki film, w którym mniej więcej opowiedziałam o chorobie tego pieska i opowiedziałam, że tej dziewczyny nie stać na bardzo drogą operację i leczenie tego psa. I nagrałam specjalny film, ale ten film był bardzo mało wyświetlony. Więc jak widzicie, na codzienne vlogi wchodzicie, jest sporo osób tam, no nie wiem, 1800 teraz ostatnio osób na takich filmach codziennych, a na takim filmie, gdzie dałam tytuł, że potrzebna jest pomoc dla tego właśnie pieska, to nie wiem ile jest teraz, ale było chyba 700 czy 600, no bardzo, bardzo mało. Więc na pewno nie wszyscy wy wiecie o tej akcji, więc tak.
link dam Wam w opisie, bo jest zbiórka na pomagam.pl dla tego pieska. Operacja kosztuje 7 tysięcy. Ja swoją cegiełkę dołożyłam, inne dziewczyny też dołożyły, wpłaty już się ruszyły, więc ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję tym osobom, które postanowiły pomóc tutaj tej dziewczynie w uratowaniu tego pieska. Piesek ma 4 miesiące i jest to York. Zapraszam Was, obejrzyjcie ten film, który jest na kanale, wróćcie się do tyłu, parę filmów, 4 chyba filmy do tyłu, czy tam 5, wróćcie się, obejrzyjcie ten film. On nie jest długi, bo on chyba 10 minut nawet nie ma. A jeżeli nie, to w opisie dam Wam linka do zbiórki. Wejdźcie sobie w opis, poczytajcie. Jest opis o chorobie, są wyniki badań, jest wszystko, więc wszystko jest takie, wiecie, nic takiego, żeby ktoś kogoś tutaj naciągnął. I pomóżmy jej, żeby ten piesek był uratowany, no bo to jest psie dziecko przecież, prawda? No tak jest, no, zdane tylko i wyłącznie na człowieka. Więc jeżeli ktoś nie słyszał mojego apelu i nie oglądał tego filmu, to zapraszam do pomagania dla tej dziewczyny, na tego pieska. No, bo mówię, bo mało osób obejrzało i podejrzewam, że właśnie połowa z Was nawet o tym nie wie. Dlatego chciałabym to jeszcze wpleść tutaj w tego hola zakupowego, żebyście po prostu większa ilość osób, żeby się o tym dowiedziała. A za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Pa.